Intencje tych osób, które to wprowadziły, pozostają niejasne. To znaczy, te osoby, które formalnie zgłosiły wniosek, dla mnie nie wyglądają na autorów tej ustawy. One formalnie są autorami, ale jakie... Kurwa kto... Pana autorstwo podejrzewa w takim razie. <grym> proszę Państwa. E, nie mogę tego dokładnie powiedzieć, ponieważ tych ludzi nie znam, ale wiem, z tego, z otoczenia tej całej sytuacji wynika, że po prostu ktoś już od dawna na te nieruchomości czeka i już je, że tak powiem, zaklepał dla siebie i posługuje się do tej w tym celu parlamentem, Urzędem Miasta itd. Ale kto to jest? No niektórzy nazywają takie grupowania mafią, niektórzy jeszcze inaczej jakieś sitwy itd. Ja Mogą Państwo przypuścić, że nie są to osoby, które się zdeklarują z imienia i nazwiska, tylko posłużą się innymi. Dzień dobry Państwu, kłania się Wojciech Dobrzyński. Jesteśmy na kanale Nawity, to jest stacja Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. A gościmy dzisiaj pana. Zbigniew Lisiecki, moje nazwisko. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jestem prezesem Zrzeszenia osób Dotkniętych Skutkami Dekretu Warszawskiego. Ten Dekret Warszawski to jest Dekret Bieruta, prowadzony przez No właśnie, no właśnie, właśnie, bo widzę tutaj nawet pismo, które Pan skierował do Komisji Praw Sprawiedliwości i Człowieka. Rozumiem, że Dekretowiec, de bo tak się nazywało tak. stowarzyszenie, jest związane z dekretami Bieruta. Zanim Pan opowie, o co chodzi, żeby widzowie widzieli, co to były za dekrety, kogo dotyczyły, tak. kiedy one zostały tak. uchwalone, czy kiedy zostały wydane, bo dekrety się wydaje, tak. nie uchwala, to chciałbym pewne tło zarysować związane ze współczesnością, ponieważ przez ostatnie kilka tygodni zafundowano nam taki teatrzyk, Związane z, z awanturami wewnątrz koalicji rządowej. Odnosimy wrażenie, że właśnie ten teatr taki, który był pozornym konfliktem wewnątrz koalicji, właśnie miał przykryć niesłychanie ważne prace nad ustawami, które są naprawdę istotne dla obywatela i obywatel ponosi bardzo duże koszty związane z prowadzeniem tych zapisów, czyli że Przykrywa się pewne, pewne działania legislacyjne szkodliwe dla obywateli ta, takim udawanym teatrzykiem. W takim razie, niech Pan powie, o co chodziło z tymi dekretami Bieruta, jakiej społeczności one dotyczyły, kogo dotyczyło i, i w jaki sposób pozbawiały praw czy majątku poszczególnych mieszkańców naszego pięknego miasta. Dziękuję bardzo. Miło, że Pan to tak zauważył od razu. Rzeczywiście ja powiem, że z naszej perspektywy to zarówno tutaj konflikt prawica i lewica, jak i zwierzęta futerkowe, jak i tam ta koalicja i tak dalej. To jest pewien teatrzyk dla społeczeństwa, za którym się ukrywają zupełnie inne mechanizmy i zupełnie inne siły i zupełnie inne wydarzenia, które się rozgrywają i są dramatyczne. Ale to proszę o ja tym właśnie, żeby to, Wynik, i był wynik y, mojej opowieści i wniosek, a nie z góry zadana teza, bo to będzie wtedy głupio brzmiało. Wolałbym y, na, zacząć tak, jak pan sugerował, od wyjaśnienia, co to był ten dekret Bieruta, jak do tego doszło i, i co się z tym wydarzyło i jakie były ostatnie, jaki jest ostatni rozwój wyba, wyba, wypadków. Proszę to państwa. Proszę. Y, Dekret Bieruta, no, wiadomo, że Warszawa była strasznie zniszczona w 90%, ale to było centrum. Prawobrzeżna Warszawa nie była zniszczona. Tam bielany, gdzieś dolny mokotów było sporo domów, które się uchowało. Ale no, trzeba było jakoś tą Warszawę odbudować. Dekret Bieruta miał na celu Oficjalnie odbudowę stolicy, niemniej no wiadomo, że pierwsza władza, jaka tutaj się osiedliła, e, miała intencje e, no, z, z, z zajęcia tego terenu jako podporządkowanego władzy sowieckiej i dlatego. Przejęcia majątku. No, przejęcia majątku. Chodziło o to też między innymi, żeby już te elity drugiej RP. Nie za bardzo tutaj mogły powrócić i nie ustabilizowały się i nie wyrzuciły kiedyś tej władzy, którą teraz chciano zainstalować. Proszę Państwa, 26 października 1945 roku podpisał z Bierut wraz z Gomułką. Gomułka też podpisał i podpisało się pod tym dekretem jeszcze trzy osoby, które tam figurują jako ministrowie. No, tak się nazwali ministrami. Podpisało dekret, który się składa tutaj. No właściwie to są dwie strony. Bardzo krótki tekst, który przejmuje sam grunt pod nieruchomościami na odbudowę stolicy, a domy Pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli. Dekret przewidywał możliwość tak zwanej czasowej przyznania użytkowania czasowego tym osobom, jeżeli to jest zgodne z planem zabudowy, jeżeli to nie, nie, nie jest szkodliwe, żeby ci właściciele mogli jednak tam jakoś mieszkać i, i użytkować te grunty, jeżeli to jest zgodne z, z planami odbudowy stolicy. Yy, I teraz no, rzeczywiście nastąpiło rozdzielenie pomiędzy gruntem a, yy, a samym domem, co jest dziwną rzeczą. Yy. Może warto powiedzieć, jakie to konsekwencje niosło właśnie dla owych użytkowników domu? Bo myślę, że to jest klucz. Rozdzielenie właśnie tych dwóch kwestii spowodowało poważne konsekwencje dla mieszkańców, prawda? Tak, niemniej te perypetie prawne, jakie powstały, ja bym nie chciał ich wszystkich opisywać, bo one są bardzo skomplikowane, ale powiem Państwu takie wnioski, że po prostu. No tak to wynika z tych, z tych, jak się przygląda historii, że po prostu komuniści się bali zabrać wszystko. Że oni nie wiedzieli, jak społeczeństwo zareaguje, gdyby zabrali wszystko i domy i plac. Dlatego zostawili niby domy, zostawili, a sam grunt upaństwowili. Taką dziwną połowiczną, połowiczne uderzenie to było, połowiczne rozwiązanie. Ten dekret przewiduje, tak jak powiedziałem, przyznanie... Własności użytkowania czasowego i przewiduje odszkodowania. Dekret przewidywał także wydanie przez miasto obligacji, obligacji skarbowych, które byłyby jaką, którymi mogło, można byłoby zapłacić te, te odszkodowania. No i żeby ktoś miał te uprawnienia do przyznania własności czasowej, czy użytkowania czasowego. Musiał w terminie 6 miesięcy złożyć tak zwany wniosek dekretowy. Ten wniosek należało złożyć i go opłacić. bo Bodajże opłata tam 3000 była. No Nie było to mało, ale ludzie składali te wnioski i tych wniosków sporo jest. I te wnioski były standardowo odrzucane przez cały okres komunizmu w Polsce. Dopiero po 1989 roku zaczęto te decyzje podważać, bo one były rzeczywiście niesłuszne. I wtedy po podważaniu takiej decyzji odmownej, pozostaje nadal do rozpatrzenia decyzja o przyznanie tej, tego czasowego użytkowania, co właściwie przechodzi już teraz we własność. I, takie, I ten wniosek, takich wniosków jest w tej chwili no, to są różne szacunki, ale, ale z tego co ja wiem od, od pana wiceministra, prezydenta Rabieja to około 2700, 2700 jest. Właściwie to, wszystkich... 2700 wniosków, czyli ta. 2700 rodzin. Prawda? Wszystkich wniosków jest do 8000, tysięcy, ale tych, które jeszcze są rozpatrywa... rozpatrywane, ja nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, które są, że tak powiem, martwe i, i, i się już y, wnioskodawcy nie zgłosili, ale to są wnioski, które y, nie mają jeszcze odpowiedzi, które zostały uznane za, za, za nieważne i należy je rozpatrzyć jeszcze raz. No dobrze, a co w takim razie się wydarzyło w, w tych ostatnich tygodniach? Co, co wnosi ta ustawa? Co ona reguluje? Czy ona pomaga, czy przeszkadza? Może pan to, tą kwestię opowie. Tak. Proszę państwa, przed no, około miesiącem, bo to rozpoczęło się w połowie, w połowie sierpnia właściwie posłowie, nie, nie koalicja, nie, nie rządzący, tylko grupa posłów zgłosiła projekt ustawy, który przeszedł przez Sejm, przeszedł przez komisje sejmowe, przeszedł przez Senat z poprawkami. Te poprawki zostały później zrewidowane i poszedł do prezydenta, czekał prezydenta na podstawę. No, to tak jest... wygląda cykl legislacyjny. Tak, tak, tak. Ale o co chodzi w tej ten, ta ustawa reguluje działanie komisji weryfikacyjnej po części tam w drobnostkach, ale także nakłada nowe warunki na to, komu, wol, komu i na jakich zasadach wolno przyznać tą własność czasową i komu wolno zwrócić dom. I te warunki są zaporowe. Ich się nie da spełnić praktycznie że tych warunków niektóre są na tyle absurdalne, że no, yy, można się zastanowić, czy to nie jest dowcip ta ustawa, bo ona dotyczy prawa własności, a jeśli pan spojrzy, no warunek jeden z nich yy, jest konieczność, nakaz odmowy, jeżeli yy, urząd uzna, że da tą nieruchomość komuś innemu. No to, to ja, trochę ja, dziwne. Ja nie wierzę do wcipy legislacyjne. Dobrze, dobrze, tak. Po coś to zrobiono. Tak, ja bym chciał, tak, żeby tak, pan tylko. to odkrył. Dobrze. Po co to zrobiono? Dlaczego nie chcą zwrócić y, y, i, i nakładają takie warunki, których nie da się spełnić właśnie prawowitym właścicielom? Czy chodzi o to, żeby po raz kolejny zawłaszczyć sobie te, te nieruchomości, bo one pewnie są w dobrych miejscach i tutaj wartość deweloperska, tak bym to nazwał, tych niektórych lokalizacji jest bardzo duża. O co tu chodzi? Czy panu udało się dotrzeć do? Dlaczego to jest robione właśnie w taki sposób? Proszę pana, ja może jeszcze wyjaśnię jakie, dokładnie, jakie to są warunki i do, do tego dojdziemy, bo um, intencje tych osób, które to wprowadziły, Pozostają niejasne. To znaczy, te osoby, które formalnie zgłosiły wniosek, dla mnie nie wyglądają na autorów tej ustawy. One formalnie są autorami, ale y, jakie. Y, A kto pana to... autorstwo podejrzewa w takim razie? <laughs> e, proszę Państwa, e, nie mogę tego dokładnie powiedzieć, ponieważ tych ludzi nie znam. Ale wiem z tego, z otoczenia tej całej sytuacji wynika, że po prostu ktoś już od dawna na te nieruchomości czeka i już je, że tak powiem, zaklepał dla siebie i posługuje się do tej w tym celu parlamentem, urzędem miasta i tak dalej. Ale kto to jest? No niektórzy nazywają takie grupowania mafią, niektórzy jeszcze inaczej, jakieś sitwy i tak dalej. Ja mogą Państwo przypuścić, że nie są to osoby, które się zdeklarują z imienia i nazwiska, tylko posłużą się innymi. Posłużą się innymi. Po prostu te nieruchomości w większości są już zaklepane przez innych ludzi. I e, tworzy się różne ustawy, żeby e, po prostu e, no, w taki czy w inny sposób je uzyskać. Ale ja wrócę jeszcze do tych warunków, bo te warunki. No dobrze, niech Pan opowie o warunkach, a potem chciałbym Pana dopytać, jakie Pan podjął działania, żeby jednak ten stolik, tym osobom, które możemy sobie nazwać tak emfemistycznie nieuczciwymi, bo próbują właśnie za pomocą pewnych zabiegów legislacyjnych zawłaszczyć majątek, który nie jest ich. Jakie Pan podjął kroki, ale proszę powiedzieć jeszcze o tych warunkach, bo może one też, żeby jakby uzmysłowią absurdalność tych tych warunków i, 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 i może do czegoś dojdziemy. Tak, ja bym chciał zacząć od wyjaśnienia tych warunków, bo, ale to chciałbym powiedzieć w trochę w szerszym kontekście, bo yy, to co powiedziałem przed chwilą yy, nie wynika logicznie z, z, z mojej, z wcześniejszych, yy, z wcześniejszych informacji. Ja bym chciał wyjaśnić dlaczego ja dochodzę do takiego wniosku, że ktoś chce rozkraść te domy. A to wynika z analizy prawnej i z analizy dokładniejszej sytuacji. Proszę Państwa, od lat są podejmowane takie czy inne próby wykluczenia dawnych właścicieli. Te próby prawne w postaci różnych prób ustaw, które były podejmowane, nazywane są reprywatyzacją. Jest w różnych kręgach przeświadczenie, że, żeby uregulować kwestię tych nieruchomości, no potrzebna jest jakaś ustawa reprywatyzacyjna. No, ja tu jestem trochę innego zdania. Proszę Państwa, my mamy system prawny, który jest sam w sobie spójny, mamy konstytucję i chciałbym tutaj zaznaczyć, że. Przedwojenna Konstytucja chroniła prawo własności. Konstytucja z 52 roku, inna Gierkowska też chroniła i pokomunistyczna też chroni prawo własności. Oprócz tego mamy uchwały Senatu, które przewidują tutaj ciągłość prawną. Nie ma możliwości, żeby własność prywatna, jakiejś nieruchomości, przedwojenna, komuś znikła. Nie ma takiej możliwości, żeby kogoś pozbawić bez odszkodowania. Tu próbuje się pewnymi zapisami prawnymi, które wprost nie pozbawiają prawa własności, natomiast stwarzają warunki, które uniemożliwiają przejęcie tej własności przez prawowitych właścicieli. Czy ja dobrze to rozumiem? Tak, dobrze pan rozumie, ale ja bym chciał do tego dopiero dotrzeć. Rzeczywiście jest tak, że mamy artykuł. 21 Konstytucji, także 64 i, i, i inne, których, w których wspomina się o prawie własności, i także konwencje międzynarodowe, których Polska podlega, jest Europejska Konwencja Praw Człowieka. Ale wspomnę właściwie taki główny no, artykuł 21, który mówi, że by wywłaszczyć można kogoś tylko na cele społeczne, tylko kiedy to jest niezbędne. I za odszkodowaniem. I za słusznym odszkodowaniem. Słuszne odszkodowanie oznacza taką sumę, za którą ten ktoś będzie mógł sobie taki sam dom postawić gdzie indziej. Trzeba czasami wybudować drogę, trzeba wybudować linię kolejową, no to wiadomo, że trzeba komuś, kogoś wywłaszczyć, ale trzeba mu udostępnić takie same możliwości, żeby on miał gdzie indziej. I to jest jedyna droga prawna. Jedyna droga, która jest przewidziana w takim europejskim systemie prawa. No dobrze. A jak to jest łamane, właśnie? Jak ta ustawa łamie? Może Pan podać przykłady zapisów i tak dalej. Jak ona łamie, właśnie to, co Pan przed chwilą powiedział? Tak. No, y, to może ja po kolei, bo pierwsze y, łamanie to jest w praktycznym wykonaniu. Po prostu y, nam tych nieruchomości nie chce nikt zwrócić. A dlaczego mamy wnioski? Można złożyć wniosek. Ale ja tutaj wspomnę, że my mamy w Urzędzie Miasta czeka no setki, czekają setki wyroków sądowych, które Urząd Miasta nie wykonuje. Te wyroki sądowe dotyczą wydania decyzji o zwrocie nieruchomości. Urząd Miasta po prostu nie chce tych decyzji wydać. Czyli popełnia przestępstwo. To jest przestępstwo opisane w kodeksie karnym artykuł 231, które podlega, któremu podlega właściwie prezydent miasta Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Walc i, i, i pan prezydent Trzaskowski, któr, którym za to grozi 3 lata więzienia, chyba że udowodni się im jakąś osobistą korzyść, to wtedy byłoby to 10 lat więzienia za niewykonywanie wyroków sądowych. I w tej sprawie myśmy się zwrócili do prokuratury, no oczywiście okazało się, że to jest niska szkodliwość społeczna i tak dalej, ale no po jakichś staraniach, w końcu po groźbie sądem, prokuratora podjęła te działania. I w tej chwili jest dochodzenie, w, toczy się dochodzenie w prokuratorze okręgowej w której prokurator pyta, no ile jest takich wyroków sądowych, kiedy, które wracają z powrotem do, do, do sądu i urząd miasta ich nie wykonuje, bo wracają z powrotem do sądu. Sąd mówi, to jest rażące naruszenie prawa. No to prosimy, żeby sąd nałożył jakąś grzywnę przynajmniej. No, sąd mówi, no, no tak, ale myśmy się umówili, że nie będziemy wysokich grzyw nakładać. No, to, wiemy, to się ale... nazywa zmowa przestępcza. Jeżeli się umówili, tak, że nie będą tak, wykonywać tak, wyroków, nie będą wydawać, nie będą karać za, nie, za niewykonanie wyroku, to znaczy że są w zmowie przestępczej. Trzeba to nazywać po imieniu. Wie pan, no sprawa jest o tyle trudna, że y, sędzina mnie na przykład w mojej rozprawie mówi wyraźnie: No proszę pana, przecież pan jest, pan działa społecznie. Pan wie, y, że te grzywny są płacone no nie przez pana prezydenta osobiście, tylko z budżetu miasta. No, czyli budżet miasta jest uszczuplony y, 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 pana, pana, pana staraniem? No, czy pan to rzeczywiście pragnie? No i... Tak, rzeczywiście powinien Pan to pragnąć, dlatego że jeżeli one wpłyną jako odszkodowanie do Pana. Prawda? na przykład na, na, na realizację jakichś jak, jakich celów, to, to miasto o tyle mniej ukradnie. Prawda? Więc ka, Każde wyciągnięcie od miasta pieniędzy, które oni nie przeznaczą na jakieś słupki, prawda? na jakieś wiaty przystankowe, które nie są przystankiem, tylko są banerem reklamowym, prawda? No to, 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 to lepiej. Nie, pozwoli, to jest trochę inaczej. Yy, Urząd miasta, to znaczy budżet, jaki jest zbierany, to jest budżet od wszystkich obywateli. Nie wszyscy obywatele tutaj kradną jest urzędnik jeden drugi, którzy są odpowiedzialni i to oni powinni być karani za to. Dokładnie, a... tak ja nie powiedziałem, że a... obywatele kradną, no tak, jasne, Kra nie, nie. kradnie, kradną urzędnicy. Nie, nie, no. Jasne, tylko ja chciałem wyjaśnić, że rzeczywiście obciążanie tym budżetu jest dziwne i sensem tej grzywny nie jest to, żeby miasto mniej, czy urzędnik miejski mniej ukradł, tylko sensem grzywny jest przymuszenie urzędu, żeby wykonał ten wyrok. To są środki prawne nacisku i sąd ma też inne środki prawne nacisku i może wyegzekwować wyrok swój, jeśli chce. Jeśli nie egzekwuje swoich wyroków, czy to grzywnami czy to w inny sposób nakazami, to znaczy, że nie bierze swoich własnych wyroków poważnie. I w tym miejscu obciążam sąd administracyjny, który mógłby właściwie no, na dobrą sprawę sam zadecydować. Ale te sprawy się ciągną i są nie, 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 nie doprowadzone do końca. Takich sytuacji mamy no setki, żeby to było 10-20 setki, to znaczy z danych sądowych wynika 200-300 rocznie takich przypadków, a prokurator zwrócił się do Urzędu Miasta. Ile właściwie jest takich przypadków, kiedy prezydent miasta prezydent jako urząd płaci grzywny. No i odpowiedź była, że po prostu urząd nie prowadzi takich statystyk. Więc to jest Można śmieszne. zarząd komisaryczny. Jak się uchylają urzędnicy od tego, to się narzuca zarząd komisaryczny. Można to wyegzekwować. Dlatego mówię, że to jest zmowa przestępcza, że to jest udawanie, że, że oni nie wiedzą, jak można takie rzeczy rozwiązywać. Gdyby obywatel nie, nie wykonywał wyroków, to by, to by natychmiast znalazł się sposób, jak go do tego, do tego przymusić. Więc yy, tłumaczenie się, że oni tutaj są bezradni, jest dla mnie absolutnie niewiarygodne. No iśćmy dalej. Co, tak, co się dalej? dalej Ale jeszcze wrócę na yy, jeden krok wcześniej, mianowicie yy, ta sytuacja z tym, z tym niewykonywaniem wyroków, to jest jak gdyby koniec drogi sądowej, bo co można zrobić w sądzie? Można wygrać proces. Jeżeli ktoś ma wygrany proces i to już jest właściwie no sprawa, jeżeli wyrok nie jest wykonywany, no to, to, to trzeba iść do polityki, do mediów. To nie jest już sprawa e, czystosądowa i prawnie e, e, ta sprawa jest jak gdyby przesądzona. Niemniej... No, państw... To ma swój aparat przymusu, którym jest policja kto jest, kto jest, kto jest i, no i, 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 I wojsko, i, i należy, należy z tego skorzystać właśnie w takich przypadkach, a nie w przypadkach jakichś demonstracji w słusznych sprawach. No, yy, ale ja chciałbym jeszcze jedno zdanie powiedzieć w, w, o wcześniejszych sytuacjach. Wcześniej wyglądało to tak, że po prostu urzędnik yy, zbywał tego petenta i odstawiał go na następny termin, mówił, że jeszcze te dokumenty i tak dalej. To się ciągnęło latami, dziesięcioleciami, w tej chwili doszliśmy właściwie z większości tych spraw do tego sądu administracyjnego, który mówi, no w końcu urząd tą decyzję musi wydać, ma na to miesiąc, a ewentualnie dwa i urząd tych decyzji nie wydaje, sąd nie egzekwuje tego swojego wyroku i to jest jak gdyby meta. Ale teraz chciałbym powiedzieć, jakie inne, bo pan wspomniał o, o metodach nacisku. Jest rzeczywiście prokuratura i normalną metodą nacisku, no urzędnik powinien zostać odwołany z urzędu i powinien zostać zastąpiony. No jeżeli urzędnik prowadzi, jest podejrzenie, że to jest działalność przestępcza, no to sprawa jest jasna. Niemniej chciałbym Państwu i, i, i Pan zwrócić uwagę na jeden taki ciekawy szczegół. Nasze zrzeszenie, a właściwie no ja jako prezes zwróciłem się do... Prokuratora generalnego, którym jest pan minister Ziobro, z, taką, z takim wnioskiem. Mamy wybory na prezydenta państwa. W tych wyborach startuje osoba, która być może będzie posądzona o działalność przestępczą. No jeszcze nie jest to w sądzie, ale mamy wszelkie dane. No mamy dane, te dowody pochodzą z sądów. To nie jest, to nie jest byle co. Więc wszystkie dane w, w prokuraturze są. Co zrobi prokurator? No oczywiście to jest za wysoko na zwykłego prokuratora. Prokurator się boi, po prostu się boi, jeżeli nie będzie żadnego światła z polityki, a pan, panie prokuratorze generalny, może objąć to śledztwo swoim nadzorem, doprowadzić do tego, że te zarzuty no, pojawią się w sądzie, będzie wiadomo wtedy, na czym stoimy. I wtedy taka osoba, która ma tego typu zarzuty w sądzie, jakie ona ma szansę w wyborach na prezydenta państwa? Yy, to jest pytanie... No takie, że powie, że to są zarzuty polityczne, nieuzasadnione, że to jest represja, próba pozbawienia go możliwości startowania w wyborach. No dobrze, te, te, taką retorykę się, świetnie znam. Retoryka jest, ale liczą się jednak fakty. No jeżeli są dowody i to są dowody sądowe. Tym gorzej dla faktów, jak to mówią. No, tak, tak bywa. Niemniej można byłoby oczekiwać, że prokurator generalny w tym miejscu no, swojego, jak gdyby zdeklarowanego wroga, nie będzie tutaj chronił i nie będzie specjalnie go żałował, tylko. No to może to jest jednak udawany wróg, że to oni udają, że się ze sobą spierają, a tak naprawdę w najważniejszych sprawach, kiedy chodzi o pieniądze i o majątek, to ze sobą współpracują. Właśnie do takiego wniosku. Prowadzi, prowadzi ten to pismo i odpowiedź, jaką żeśmy uzyskali, zostaliśmy odesłani gdzie indziej, i w efekcie prokurator generalny nie skorzystał ze wspaniałej możliwości tutaj, jak gdyby no, pozbycia się przeciwnika, co znaczy, że e, Wskazuje to na, na dramatyczny wniosek. Ten cały konflikt prawica-lewica i, i e, kto jest w opozycji i tak dalej, to jest pewien, pewien taki teatr, w którym e, kryją się zupełnie inne mechanizmy i zupełnie inne siły, które decydują o tym, czy, 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 czy prezydent Trzaskowski będzie postawiony mu zarzuty, czy nie, czy oni będą te nieruchomości rozkradać, czy dadzą temu, czy innemu. O tym decyduje się gdzie indziej i te rzekome konflikty, ale ja się posunę tutaj także dalej, jeśli pan pozwoli, może coś się pan nie spodoba, ale nie tylko prawica i lewica jest dla mnie słowem takim, no wręcz fatalnym, bo zupełnie nie chodzi o kierunki świata. To jest mydlenie oczu. Także nie chodzi o kolory, nie można mówić, że, że, że kolor taki nie, że to są czerwonie, a to jeszcze żeby nie mówić o zapachach, ale także powiem, że na pewno zwierzęta futerkowe, ale posunę się dalej. Także sprawa gejów, to jest pewien, pewna przykrywka, no ilu mamy w Polsce gejów. No to jest znikomy procent. To nie jest taki, to nie są te główne konflikty, jakie się w Polsce aktualnie rozgrywają. Tutaj my opowiadamy o dramatycznym konflikcie dotyczącym prawa własności. O ustawie, która łamie prawo własności w, naj, w ewidentnej formie, i podkłada Polskę także pod procedury unijne i pod ewentualne kary i dochodzenia sankcje, bo przecież wiadomo, że nie jesteśmy sami, tylko prawo własności jest chronione przez, przez, przez Unię także, przez, przez, także my się podkładamy fatalnie tym nowym, tą nową ustawą. Czy ona, ona już jest yy, yy, uchwalona, tam jest jakiś wakacja yy, czy ona już weszła w życie? Jaki jest teraz z tamtej ustawy? Ustawa poszła yy, bodajże 14 września do yy, prezydenta Andrzeja Dudy i czeka u niego, czy on ją podpisze, czy nie podpisze. Właśnie, robi Pan jakieś zabiegi właśnie w kierunku Kancelarii Prezydenta, żeby on tej ustawy absolutnie nie podpisał? Ktoś robi takie ruchy? Proszę Państwa, skierowaliśmy pismo do Prezydenta Dudy, żeby nie podpisywał tej ustawy, albo przynajmniej, żeby wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, bo sprawa jest oczywista, że ona jest niezgodna z konstytucją. Ale ja, żeby to unaocznić, ja chciałbym no przynajmniej jeden punkt jeszcze dodać tutaj, wyjaśnić. Tutaj mam przed sobą tą ustawę. Jeśli pan pozwoli, wie pan, no, ja podam taki przykład, który był dramatyczny, ale przeszedł, bo ja byłem na tych komisjach, Sprawiedliwości w Sejmie i Senacie, ale niech Państwo sobie wyobrażą, że należy odmówić zwrotu nieruchomości, czy przyznania tej własności czasowej komuś, jeżeli się zachodzi niemożność pogodzenia tego z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich. To znaczy, jeżeli Pan ma jakąś, roszczenia do jakiejś własności, pan, Pana dziadek był właścicielem i, i należy się Pan zwrot, to Pana własność jest w pewien dziwny sposób związana ze stosunkami sąsiedzkimi. To znaczy, przychodzi do Pana sąsiad i mówi, no proszę Pana, no ale no ile ta nieruchomość jest dla Pana warta? Bo jak, no wie Pan, no jeżeli będzie za mało warta, to może będziemy mieć tutaj nieprawidłowo ukształtowane stosunki sąsiedzkie? Jak Pan sądzi? Chyba, żeby Pan jakoś to mi wynagrodził. No ale Pan powie, no ja się z Panem nie kłócę. No a, ale może ja się z Panem kłócę? No Jak to wygląda? Jak wygląda, jeżeli... Czyli napuszczenie jeżeli otoczenia się... właśnie na... Jest... Zawsze się znajdzie jakiś, który powie, że on jest właśnie w konflikcie z panem i w związku z tym nie należy się panu. Nawet, się, nawet może się i nie znajdzie, ale to jest ewidentnie ustawa prokorupcyjna. Ona stwarza korupcyjne możliwości. Także ten pierwszy punkt, który tutaj wyszczególniłem, że należy odmówić zwrotu komuś jego własności, jeżeli urząd oddał to komuś innemu. No to znaczy co? To znaczy co, że urzędnik ma zadecydować, że dał komuś innemu? To jest ustawa prokorupcyjna. I wyjaśnię Państwu, że no rzeczywiście. Taki jeden punkt, że on przeszedł, jest, jest bardzo dziwny. Na, myśmy uzasadniali wielokrotnie, że do, jeżeli rzeczywiście takie stosunki sąsiedzkie są tam zaburzone przez jakieś sytuacje, to do tego jest policja. Należy zadzwonić pod numer policyjny, proszę, niech przyjdą i niech konflikt sąsiedzki rozwiążą. Nie można przy pomocy manipulowania prawem własności. Rozwiązywać konfliktów sąsiedzkich. To jest postawione na tyle na głowie, że tak jak powiedziałem, wrócę do tego, co pan zaoponował: czy to jest teatr, czy to jest śmiech, warty, czy to rzeczywista ustawa. Także yy, ten punkt i podobne inne punkty można się zastanowić, czy to jest poważne. Czy chciałby Pan, czego Pan właściwie o, o, oczekuje? Czy chce Pan opinię publiczną e, jakby zaprosić do takiego powszech, powszechnego nieposłuszeństwa z e, te, te, tego typu kwestia? Czy potrzebuje Pan jakiegoś, jakiegoś wsparcia? Czy, czy, czy to ma być apel do, do instytucji, nie wiem, unijnych e, e, co pan myśli, należałoby zrobić, żeby, żeby to wreszcie postawić na nogi. No bo to, co to, to, to Pan opowiada, jest oczywiście postawieniem tego wszystkiego na głowie. Tak. Proszę Państwa, jeżeli Pan mi takie ogólne pytanie zadaje, to już ja jak wysoko postawiony polityk powiem, czego bym oczekiwał, oczekiwał, żeby Państwo zapomnieli o lewicy i prawicy, zapomnieli o bzdurnych, rzekomych konfliktach. Patrzyli ludziom na ręce, co robią i nie dali się zwieść oczernianiom. I e, żeby ten wniosek tutaj uzupełniał. I po prostu przyglądali się dokładnie sytuacji. I państwa żywe, realne emocje wynikną z oglądu sprawy. Dopóki państwo mają takie no, niepewne emocje, to znaczy, że ktoś państwu mydli oczy. I żeby, żeby się tego pozbyć, no trzeba niestety szukać samemu informacji, trzeba mieć rzetelne źródła, sprawdza się źródła i nie, nie wystarczy tutaj autorytet, trzeba patrzeć samemu. Ale chciałbym Państwu jeszcze jedną rzecz. Ja, ja zapytam jeszcze o te źródła. Tak. Czy Pan jakąś stronę prowadzi, czy Pan informuje o tym, ma Pan jakieś, gdzie, gdzie nasi tak. widzowie mogliby znaleźć pogłębione tak. informacje na ten temat? To proszę powiedzieć, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego procederu. Proszę Państwa, jest to trudna sprawa. My mamy, ja jestem administratorem strony dekretowiec.pl, w której tam zakładce listy umieszczam całą korespondencję, jaką my prowadzimy. Niektóre z tych pism będą dziwne, ale bardzo się o to starałem, żeby zapisać w statucie naszej organizacji otwartość działania. To znaczy, my mamy. I to jest też taki jeden punkt, który jest ważny, jeżeli Państwo będą oceniali jakieś organizacje. My mamy obowiązek otwartego wyliczenia się z tego, co my robimy, jak my dochodzimy do wniosków, jak my dochodzimy do różnych decyzji i do kogo myśmy co napisali. To jest w naszym statucie, mamy ten obowiązek tej otwartości. Niemniej, z drugiej strony, muszę Państwu powiedzieć, że naciski na naszą organizację są olbrzymie. I tak jak powiedziałem, wniosków, nie wiem, dekretowych 2700, ile osób przyjdzie na, do nas na spotkanie? Nasze spotkania się odbywają w każdą pierwszą sobotę miesiąca, no to są trzy osoby, cztery. Dlaczego ktoś pracuje nad tym środowiskiem, żeby obrzydzić, żeby nas przedstawić jako... E, osoby albo niepoczytalne, albo tych co, o tutaj jest jeden taki ciekawy punkt, tych co bronią żydowskich interesów, to też jest bardzo ciekawy temat i e, proszę Państwa, no jest mi przykro, ale muszę, e, muszę o tym wspomnieć, bo to, no ja nie mogę tego ukrywać, e, wiceprezesów dwóch naszej organizacji, Yy, odmówiło tutaj podpisu pod tym yy, protestem do, do prezydenta Dudy, żeby nie podpisywał tej ustawy. Napisało swój list, swojej treści, który jest ładniej i prawnie uzasadniony, bardziej rozbudowany, no i wysłało do prezydenta Dudy, ale wysłało także z CC do ambasady Izraela i tak dalej. No, co to oznacza? Że my jesteśmy przedstawiani jako Ludzie, którzy właściwie bronią inter interesów Izraela. No to i taka, jeżeli taka opinia pójdzie, no to wiadomo, że nikt nam nie pomoże. Tak samo jest, i tutaj chciałbym poruszyć ten temat lokatorów. Tak sama ciężka jest sytuacja lokatorów. Oni e, są niestety też narażeni na kilku indoktrynerów, których wciskają w jakieś rzekome ideały rzekomej wolności, ale to polega na nieporozumieniu. Oni bronią tej absurdalnej ustawy, obiecując sobie coś po niej, nie zdawając sobie sprawy, że nic nie dostaną kompletnie, że ich tak okpią jak wszystkich innych i że nie można budować jakiejkolwiek szansy. Okradną, może niech Pan mówi. No, okradną. Okradną, no bo no, oni właściwie nie mają własności tych lokali, tylko mają umowy najmu. I. Em, Proszę Państwa, no, z, z mojej perspektywy, ja nie jestem tutaj z, z dokładnym specjalistą w tych, w tych różnych aferach, jakie miały miejsce z lokatorami. Rzeczywiście tam się rozgrywały dramatyczne historie, ale ja wiem, że one były prowokowane przez Urząd Miasta. Celowo prowokowane, ale wymienię tutaj jedną z największych takich dramatów, dramatycznych decyzji, które miasto. Podejmuje właściwie cały czas. Mianowicie urząd miasta, który sprawuje w tej chwili nadzór nad tymi nieruchomościami, mówi, jeżeli na tej nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest obciążona roszczeniami dawnych właścicieli, właściciele chcą zwrotu, być może kiedyś będziemy musieli im zwrócić, to wtedy. Dbanie o tą nieruchomość, na przykład przeprowadzanie remontów, wyłożenie jakichś pieniędzy, chociaż zbieramy, no od mieszkańców zbieramy fundusz remontowy, ale nie ma niemniej remonty, to jest niegospodarność. Takiego absurdu to nie spotka Pan nigdzie indziej. Jeżeli ktoś czymś zawiaduje, nie da drugiemu, ale samemu, jeżeli miałby o to dbać, to nazywa to niegospodarnością, no to to jest, to, 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 to muszą Państwo przyznać, że to jest... Rażące naruszenie obowiązków, i za to ktoś powinien iść do, do ciupy, według mnie, moim. I co to powoduje? Komuś innemu później się wmawia, że rzeczywiście no, lokale przez to są tańsze i będą jeszcze tańsze i tak dalej, no bo jeżeli one nie powrócą do obiegu gospodarczego normalnego, no to będą tańsze, tańsze, ale co to znaczy? No tańsze, tańsze i, i, i ziemlanka. No to jest, to jest ta droga rozwoju. To jest bagno. Jeżeli e, oczywiście, że są osoby, którym należą się mieszkania socjalne, należy ich wspomóc i należy ich wspomóc finansowo, żeby mogły mieszkać, ale to wsparcie należy się ludziom, a nie domom, nie mieszkaniom, nie wspiera się mieszkań. Jeżeli ktoś będzie e, wspierał, że tak powiem, lokale, to wyłącza je z normalnego rachunku gospodarczego. To oznacza, że no koszty są tylko płaci ktoś inny? To, to, znaczy, to jest manipulowanie kosztami. No i to, jest, jest taki, to, że to, domy, to się my to w instytucie różna. nazywamy że to jest uspołecznienie. Kosztów, a, a, sprywatyzowanie, a sprywatyzowanie zysków. Chciał Pan na zakończenie powołać się na Konstytucję, daje się. Nie no, na jaki artykuł? Artykuł 21, którym, o którym Państwu mówiłem, to chciałem tylko wspomnieć, o czym mówimy. To jest pierwszy rozdział. To jest jeden z pierwszych artykułów naszej Konstytucji, który mówi, że tutaj. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. Nie można powiedzieć, że ktoś nie dziedziczył i tak dalej. I wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne. To znaczy, nie może urząd powiedzieć, no dobrze, ale ja mam taką gospodarkę, teraz mnie to bardziej odpowiada, to muszą być cele publiczne. To musi być jasne, że to jest nie komuś, bo ja wolę komuś innemu dać, tylko cele publiczne. I. Za słusznym odszkodowaniem. To jest artykuł 21 Konstytucji, jeden z pierwszych artykułów, nawet przed drugim rozdziałem wolności i prawa obywatela, i naruszanie tego artykułu to jest wprowadzanie w Polsce anarchii. No, bardzo dziękuję. To byłby ważnym zapisem konstytucji, żeśmy, żeśmy, skończyli. Oczywiście będziemy obserwować, co się będzie działo. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak zareaguje prezydent. jeżeli będą jakieś, ko jak razy, jak tak. jakieś, jakieś, kolejne, kolejne kroki, to znowu się spotkamy i znowu pan opowie, na jakim jesteśmy bardzo e e etapie. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Państwu dziękuję bardzo za miło. uwagę. Bardzo proszę subskrybujcie nas. Wspierajcie, bo to co robimy, robimy właśnie dla Państwa. I tradycyjnie mówimy miłego dnia. Ja tylko przypomnę adres dekretowiec.pl. Jeśli Państwo chcą dołączyć swój głos do sprzeciwu wobec tej ustawy, ja zbieram podpisy przed Pałacem Prezydenckim, jestem tam prawie codziennie, ale też w internecie pismo to jest widoczne na stronach dekretowiec.pl w zakładce listy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.